tchnie, nie daje duch. On jest oddechem naszej duszy, nam zostawiony. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bierzemy do rąk nasz modlitewnik. Niech stąpi Duch Twój, strona 315. Prosimy Ducha Świętego o łaskę w dobrym zrozumieniu słów Boga. Światło jasne i potężne, coś zesłało z nieba płomień, apostołom Chrystusowym napełniasz nasze myśli i wzbogacasz je w nowy. Tyś, co darem jest i dawcą wszelkim dobrem dusz człowieczych, przybądź o pocieszycielu, namaś serca, rządź językiem, aby wspólnie Cię chwaliły. Proszę, usiądźmy wygodnie. Równy miesiąc temu skończyłem do Was kazania o świętym Pawle, kontemplacja Ducha Świętego w listach świętego Pawła. To było ostatnie kazanie, 23 marca, dzieci, jak czas biegnie szybko. Stąd też wybaczcie, ale musimy wstać, bo wszyscy są czytanie jego listu. Z listu do Efezjan, orędzie 19. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wskrzesieni i ugruntowani oraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. Usiądźcie. Działanie Ducha Świętego poprzez łaskę uświęcającą. Tak jest zatytułowane to orędzie. Dziś jeszcze dobitniej wyjawię Ci tę prawdę, że Duch Święty jest mocą uświęcającą człowieka i jeżeli Bóg zmierzy świętość duszy, działa w niej poprzez swojego Ducha. Abyście poznali, czym jest szerokość, długość i głębokość. To jest wszystko pisane z dużej litery. Idziemy dalej i próbujemy zrozumieć świętego Pawła. Bóg w całej pełni swojego bóstwa udziela się i objawia człowiekowi poprzez swoje dzieła. To jest jeden z pierwszych kluczów katechizmowych, że, moi drodzy, w naturze idzie nam poznać Boga. Czyli wszechświat, ziemia, rośliny, wody. Bóg Ojciec poprzez dzieło stworzenia, Bóg Ojciec poprzez dzieło, Bóg Syn poprzez dzieło odkupienia, a Duch Święty, trzecia osoba boska, poprzez dzieło uświęcenia. Bóg objawia się człowiekowi poprzez swoje stworzenia. Tu mamy napisane, moi drodzy, w jaki sposób każda z osób boskich jest rozpoznawalna w świecie,
poprzez swoje działanie. Czyli mamy do czynienia z pewnymi, nazwijmy to, specyfikacjami. Czyli Bóg Ojciec poprzez stworzenie, to nadmieniałem. Ptaki, człowiek, harmonia, rytmiczność. Skąd wiedzą ptaki dzikie, kiedy do Polski przylatywać? Skąd wiedzą, kiedy wylatywać? Potrafią odczytać anomalie w pogodzie, reagować. Na Mazurach przed kilkunastu laty taka przeszła ogromna trąba powietrzna, zniszczyła kilkadziesiąt tysięcy hektarów lasów. Nie zginęło żadne zwierzę. Przed jej nadejściem wszystkie zwierzęta wyszły na pastwiska i na tereny wolne od wiatru. Rozumiecie? Skąd one to wiedziały? To jest fenomen Boga Stwórcy. Synchronizacja. Dotykam. Pan Czocza pisał, system w sekundzie jest przekazany, jest konsolidacja. Jest, jakby to było żelazo spalone, jest sygnał alarmowy. Nie dotykaj. Plus 1500. Sparzysz się. Widzicie, jak to wszystko cudownie Bóg zharmonizował. Syn poprzez dzieło odkupienia. Dobre parę lat. Zgryzamy tajemnicę odkupienia. Wielkie dzieło miłości Pana Jezusa, Syna Boga. Tu jest najwięcej kłopotów. Czemu Bóg taką drogę wybrał? Czemu tak się zachowuje? I Duch Święty, trzecia osoba boska, poprzez dzieło uświęcenia. W tym roku duszpasterskim próbujemy, moi drodzy, zgryzać te przeszczenie. Dzieło uświęcenia Ducha Świętego. Jest to więc czas Ducha Świętego, bo kiedy wszystko zostało stworzone przez Ojca i odkupione z niewoli grzechu przez Syna, Duch Święty stąpił na ziemię, aby ją uświęcić. Czyli kto opowie na głos, że żyjemy w czasie, epoce Ducha Świętego, który uświęca to wszystko, co stworzył Bóg i odkupił Jezus Chrystus, dzieci, jesteś w największej prawdzie. Dlatego na pewnym etapie naszego życia Bóg nam daje niemożebną łaskę. Zaczynamy odkrywać powoli Ducha Świętego. Kim On jest? W Adwencie, w styczniu zaczęliśmy odgrzebywanie tych prawd. Poprzez nasze wieczerniki od września zaczynamy zgryzać te wszystkie przestrzenie. Odkrywamy coraz to nowe wymiary działania Ducha Świętego. Sami uwierzyliśmy, że przecież wieczernik Ducha Świętego może być ogromnym czasem łaski dla nas. Poprzez modlitwę, post, wiedzę, umartwienie przygotowujemy się do tego wydarzenia. To dopiero pierwsze kroki tych naszych nauk poznawania. Wszystko więc teraz jest w Jego mocy. Wszystko stworzenie i wszystkie dzieła Boże należą do Niego, należą do Ducha Świętego. Dużo jeszcze wysiłku, wiedzy, wiary, abyśmy potrafili jak najlepiej przeżyć. Dopiero przed nami wyzwania. Czerwiec to dopiero początek drogi. W poznawaniu wielkości Ducha Świętego. Już teraz zapraszam Matkę Bożą, by w 2018 oblubienica Ducha Świętego prowadziła nas do poznawania prawdy i pełni Ducha Świętego, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość niezmierzonego,
niezgłębionego Boga. Bóg zesłał nam swojego Ducha, aby przemienił oblicze grzechu w oblicze Chrystusa. Przy takim założeniu logiczne jest wołanie w Piśmie Świętym apostoła, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony. I za tych ludzi się nie warto modlić, którzy wypowiadają wojnę Duchowi Świętemu. Bo robią wszystko, aby nie zostało na ziemi przemienione oblicze grzechu w oblicze Chrystusa. Wszyscy święci są dziełem Ducha Świętego, który w nich dokonał tego dzieła przemiany wewnętrznej. Moi kochani, to dopiero początek, kiedy wołamy Ducha Świętego przyjść. Nie pragniemy, aby od razu wszystko wykorzenił, wołamy przyjdź i dokonaj. Dokonuj w nas dzieła przemiany wewnętrznej. W życiu się mi nie śniło, że pójdę, że i mnie przyjdzie prowadzić was drogą do Ducha Świętego. Pani Basiu, nie wymiarzę okrzyków, klaskań, wrzasków, że też są przecież inne drogi charyzmatu, którą można dojść, moi drodzy, do spotkania z Duchem Świętym. W jakiej pokorze nas prowadzi Pan Jezus. Dziś nam mówił bardzo tak konkretnie. Zabierzcie te wszystkie hałaśliwe wrzaski sprzed moich oblicza, sprzed moich oczu. Nie chcę ich widzieć w moim kościele. Ja jestem Bogiem cichym i pokornym. Pragnę uwielbienia. Pragnę tylko i wyłącznie oddawania mi chwały. Brzydzę się śpiewem i tańcem nie oddającym mi chwały. Brzydzę się tymi, którzy odbierają mi chwałę w moim kościele, ukazując swoją chwałę przed moimi owcami. Przychodzicie do mojego domu odebrać mi cześć? Przychodzicie uczynić samych siebie bogami? Ja nie chcę śpiewu bez serca. Jeśli Twoja mowa nie jest mową Twojej duszy, zabierz ją sprzed moich oczu, bo nie będę jej znosił. To tylko fragment tego Bożego prowadzenia w Duchu Świętym i uświęcania was przez Ducha Świętego inną formą niż ta, która ma kilkakrotnie zielone światło dane przez Kościół. Zrozum więc dobrze i weź sobie do serca tę prawdę, że Bóg działa dziś poprzez Ducha Świętego, który został dany Kościołowi, aby go uświęcał, a w nim i poprzez niego uświęcał wszystkie członki mojego mistycznego ciała. Bez Kościoła nie wybierajcie się nigdy. Żadnym sektom, żadnym heretykom Bóg nie udostępnił daru Ducha Świętego. Bóg działa dziś poprzez swego Ducha, który został dany Kościołowi, nie heretykom, nie protestantom. A oni dziś mówią,
że oni mają klucz. Kościół wpatrzony w ich ofertę rujnuje w biały dzień swoje fundamenty. Został Duch Święty dany Kościołowi. Najpierw, aby Kościół uświęcił. A w nim i poprzez niego uświęcał wszystkie członki. Nigdy nam nie wolno opuścić Kościoła Świętego. Nigdy się wam nie wolno obrazić na Świętszu. Choćby nie wiadomo, co z nią robiono, jakie dyrektywy wypływały przy waszym poznaniu. Wy się tym nie przejmujcie. Macie już książkę Mistyczna natura Kościoła. Macie wszystko przetrzymać, bo tylko w nim, czyli w Kościele i poprzez Kościół Duch Święty uświęca wszystkie członki mistycznego ciała Chrystusa. Dziś już powszechnym wiadomym jest, że w Kościele nie ma również miejsca dla Pana Jezusa, stąd też Jego czciciele prawdziwi też trudno mają i mają wielkie trudności ze znalezieniem miejsca w tym Kościele. Nie uciekajcie. Wiesz więc, z kim masz się przyjaźnić, komu ufnie powierzać swoje plany, z kim ustalać przedsięwzięcia, kogo prosić o co w codziennym zmaganiu. To wiemy Ducha Świętego. Stąd też w naszym zeszycie formacji wewnętrznej jest pytanie, czyś w ciągu dnia prosił Ducha Świętego przy zmianie pracy? Czy przedstawiałeś mu te plany? No jeśli nie, no to wpiszemy zero. No. Ćwiczymy się prosto. Chociaż kilka razy było. Łaska spływa bezpośrednio do naszych serc Tronu Bożego poprzez krzyż. Właśnie przez Ducha Świętego, który zamieszkuje serca godne łaski. Ta szczególna i stała dyspozycja z nieba, przemieniająca serce człowieka, nazywa się łaską uświęcającą, której najobfitszym źródłem jest Komunia Święta. Dzisiaj wszystkie reformy wewnątrz Kościoła Zachodniego idą w jakim kierunku? Żeby jak najrzadziej była stała msza święta i w jak najodległniejszych punktach. Jak w Niemczech w tej reformie dana miejscowość, czy była parafia, ma raz w miesiącu mszę świętą, to już jest sukces. Przy super uposażonych parafiach nie ma szans, żeby kapłan niemiecki odbył trzy msze święte. Jedno dziennie i tylko kilka razy w tygodniu, bo jest zmęczony. To wziąć w porównanie naszych kapłanów do dziś pracujących na ziemiach zachodnich. Tam mieli po 7 rekordzista, 11 mszy w niedzielę. Każdy przysiłek oblatuje. Parę babek przychodzi i leci. Msza święta jest otwarciem nieba. A komunia święta wylaniem łaski przez Ducha Świętego na wiernych. Teraz rozumiecie, dlaczego mieliśmy pierwszy zestaw o Duchu Świętym, sakramenty świętej Agnieszki. Sakrament jest głównym źródłem działania Ducha Świętego.
Msza Święta jest otwarciem nieba, a Komunia Święta jest wylaniem łaski przez Ducha Świętego. Przeciwnik, znając perfekcyjnie założenia fundamentalne wiary katolickiej, co i Pani Basiu, wybija sakrament spowiedzi, nie ma poczucia grzechu. Uprawiają księża własną teologię, mieszka z babą. Ten kawaler, ona, rozwdowa, czy ta rozwiedziona wdowa, kapłani do spowiedzi dopuszcza, bo mówi, że nikomu nie szkodzicie. Nie żyją w związku sakramentalnym, tej są beatyfikowani przez niedouczonego kapłana i udzielając zgody, oni do komu nie chodzą. Żadneście, nikomuście przyczyny nie mieli, więc po co się wiązać? Żebyście znali mechanizm, co robi szatan, aby rozwalić dotarcie łaski. Ci się usprawiedliwiają, byliśmy u kapłana, mamy zgodę, przecież złożycie cały czas. Stan łaski uświęcającej jest więc stanem, którym jest ona poddawana działaniu uświęcającemu Ducha Świętego. Czyli pomyślcie, jaki zasięg łaski Ducha Świętego mają heretycy. Protestanci mają jubileusz. Odrzucili Eucharystię, odrzucili sakrament spowiedzi. Jakiego mają Ducha Świętego? Mają ducha. Demona. Ducha nieczystego, on tam działa. Bo on ma taki przywilej. Cudów, daru słowa, podpisz mi cyrograf, abyś wszystko miał. Wszystko ci się będzie układało. Powtarzam to zdanie jeszcze raz. Stan łaski uświęcającej jest więc stanem duszy, którym jest ona poddawana działaniowi Ducha Świętego. Jak to? Wylanie Ducha Świętego. Cały ten mechanizm przyszedł i to wszystko przyszło z tamtego brzegu. Nie mając podstaw mocnych teologicznych, kapłani się na wszystko zgadzają. Wydarzeń takich modlitewnych, robią tylko wydarzenie dla zaspokojenia własnej ciekawości i potrzeb. Duch Święty działa całkowicie w innym kontekście. Nie we wrzasku, nie w krzyku. Działa we wnętrzu człowieka. Jest to przemienienie duszy człowieka i przystosowanie jej do życia w pełni duchowej łaski, a więc do życia w niebie. Łaska uświęcająca. Można to również określić budowaniem wewnętrznego człowieka, człowieka duchowego. Człowiek wewnętrzny żyje według ducha, a swoje ciało poddaje woli Ducha Świętego. Żyje on w zjednoczeniu z Bogiem w swoim sercu. Im więcej łaski uświęcającej otrzymuje, im więcej łaski uświęcającej otrzymuje dusza, tym bardziej wzmacnia się człowiek wewnętrzny. Dla mnie największe radości z pola bitwy są następujące, gdy mi mówisz, przeksiędza, zaczynam chodzić w tygodniu na mszę świętą. Wszystko zaczynam od mszy świętej. To jest dla mnie już oznaka, że Pan Jezus Cię porwał. Rozpoczyna w Tobie taniec niebiański i wzmacnianie życia wewnętrznego Twojego. Zapamiętaj więc dobrze, aby w swoim życiu współdziałać z tym, którego Bóg posłał do naszych serc, czyli z Duchem Świętym.
Jemu oddawać wszystkie swoje pragnienia, Jego prosić i Jemu być posłuszna. Teraz widać wielkość tego naszego modlitewnika do Ducha Świętego. Tam jest wiele spraw. Które możemy zanosić do Ducha Świętego gotowymi słowami. Poprzez Niego, Ducha Świętego, najlepiej uwielbiasz Boga, Ojca i Syna, jednocząc się z Jego miłością i Jego wolą sprawczą. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.